cały czas czuję tu oddech na plecach, muszę powiedzieć. Uważam, że to jest, znaczy mam takie poczucie, no, że to jest bardzo szkodliwe działanie, bo to jest, bo to stworzenie tej inicjatywy, jaką bym Giełsa, to była taka pojedynka, powiedziałabym, pilota zarzutowa, tak bym to nazwała, bo sam Giełsa to jedyny, nie ma sensu, bo to była tylko telewizja jednej Białorusi, owszem, rzeczywiście udało nam się tam wiele, ale sensu to nie ma, ma sensu, żeby w szerszej polityce. Ja będę bardzo zasadą dziel i rządź, więc musi bardzo zdecydowanie podzielić poglądy społeczne, trochę podjączyć i następnie postawić się w roli obrońcy jednej z tych wersji i pociągnąć za sobą ludzi, którzy tak uważają. To dotyczyło bardzo wielu spraw, nie tylko tych moralnych, etycznych, ale przecież ciągłe podnoszenie na przykład zagrożeń dla Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, zagrożenie niemieckie, podkreślane i tak dalej. I to nie da się, niezależnie od tego, jaka byłaby zmiana handlowa, to w Polsce jest tam 800 efektem granicy na nas i 1100 km. Mamy granicę od Kaliningradu aż po Bieszczady, że przez Białoruś, prawda? Odrzucił projekt, koncepcja, że my na to nie będziemy zwracać uwagę, to jest koncepcja Koleńca. W związku z tym jestem przekonana, że każdy rząd musi to wziąć pod uwagę. Musi. To spowodowało gwałtowną reakcję. Znaczy jestem przekonana, że ten rząd wycofania się, co też, pod uwagę. Że tak powiem, ja teraz mam nadzieję, że uda się go w trudnej sytuacji. I teraz odbywają się takie manewry i takie badanie zwiadem sytuacji. No i potem będziemy patrzeć, co dalej. Mam nadzieję, że to nie jest kwestia wyboru. No może ewentualnie tutaj byśmy zakazali, albo może jeszcze nie teraz. Albo ktoś inny będzie aktywny. I myślę, że patrzę na reakcję. Ja wielokrotnie spotykam się z tym, że Giełsa nam krytykowała. Ja tydzień temu miałem okazję na ten temat mówić. Co więcej, krytykowała wstępnie z pełnym zastrzeżeniem pod pewnym warunkiem panią premier Szydło. To jest takie absurdalne, bo mianowicie powiedziałem, że jej narodowcy widzą lepiej po odrzuceniu tego projektu Ordo Iuris, że oto rząd przygotuje cały pakiet pomocowy, muszę powiedzieć, dla kobiet, które zdecydują się urodzić dzieci z trudnych ciąż. Więc, a my się powinni przecież dogadać z Łukaszenką. To jest dobre rozwiązanie, to jest dobry pomysł, tak trzeba działać, tylko będzie pod jednym warunkiem. Że nie będzie temu towarzyszył zakaz, które głoszą taką aborcyjną, wydaje się, że nie będzie towarzyszyło zobowiązanie do bohaterstwa. Jeżeli się ich nie promuje, to nie promuje wszystko jedno, Polski, czy mówimy o dzieciach, to już w ogóle była kuriozalna wypowiedź prezesa, że dziecko z połową czaszki musi być urodzone po to, żeby je ochrzcić. Mówi w świecie komercji promowanie marki. My taką markę mamy. Jak można takie rzeczy mówić. Na to się mówi, że miała tych rewolucji. Ale to już jest wszystko jedno, czy to jest śmiertelna wada, czy to jest zespół Downa, jako państwo. Tego typu ciągoty i wciąż Rosja na szczęście chodzi w ciągu o otwarcie tego typu są marginalne. Jeśli tego nie będzie, to otwarcie są marginalne. To działa niestety najgorzej. Te tendencje są ukryte i to jest kwestia stosunku z Ukrainą, zwłaszcza. Zakazu i znowu kombinowania z tym projektem, można żarować na realnie istniejących problemach. Krzysztof Łapiński, dosłownie ostatnie zdanie, bo musimy kończyć. Także powinny być otoczone opieką państwa całej rodziny, nie tylko na pierwszym etapie i do końca. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie. Chciałbym powiedzieć, że mam taką propozycję, żeby zamiast jednej lekcji religii wprowadzić lekcję wychowania seksualnego i wtedy doprowadzimy do tego, że będziemy żyć w państwie świeckim. Jestem w Wieku Plus 15, Marek Borowski, Senator Niezależny, Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska, Krzysztof Łapiński, Prawo i Sprawiedliwość, Dominika Wielowiejska. Jest Państwem się żegnam. Zapraszam jutro na poranek Radia Tok FM. Nasz program przygotowała Karolina Opolska, realizował Karol Kowalewicz, a ja już Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM. Pani doktor, jak bumerang wraca temat czasu u dzieci, czy rodzice potrafią go rozpoznać?
Inaczej rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny homoapeksyjny. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapek Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 4,89 za 360 gramów. Polędwica sopocka w plastrach Peacock 2,29 za 100 gramów. Sok pomarańczowy Solevita 2,49 za 1 litr. Półka Grahamka 29 groszy. Ser Edam w kawałku Blue Edino 2,69 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystkiego najtańszego z okazji 14 urodzin Media Expert. Teraz lodówki No Frost już od 1299 zł. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Fiat Professional. Od 15 lat lider rynku samochodów dostawczych. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili na profesjonalistów czekają tysiące samochodów dostosowanych do potrzeb Twojej firmy. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz auto dla siebie. Konkretne. Teraz obniżamy cenę Fiata Ducato Euro 6 aż o 18%. Zapraszamy do salonów. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak ty. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup najnowszą kamerę sportową Hero 5 Black. Z kręceniem filmów w 4K, stabilizacją obrazu i wbudowanym GPS-em za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Zapraszam Państwa na scenę. Z reżyserami i aktorami porozmawiam o tym, co dzieje się w polskich teatrach. O sztukach nowych i tych ciągle nie schodzących z afisza. Do usłyszenia na scenie w każdą niedzielę, kwadrans po godzinie 11. Katarzyna Opińska. Autopromocja. Jest 11. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nowy rok akademicki rozpoczyna dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna ponad 3000 osób. Rozmowy w sprawie Syrii bez konkretnych decyzji. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Stanów Zjednoczonych po raz kolejny spotkają się jutro. Teatr Polski w Poznaniu przypomina wielką polską aktorkę Helenę Modrzejewską. Ogłoszono konkurs na interpretację monologów szekspirowskich.
Elżbieta Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski inauguruje dziś kolejny rok akademicki. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele akademickim. Jak mówi rektor KUL, ksiądz profesor Antoni Dębiński, rola uniwersytetów katolickich we współczesnym świecie jest bardzo istotna. Uniwersytety katolickie mają swoje miejsce na mapie edukacyjnej na całym świecie, pełnią bardzo ważną rolę, między innymi dlatego, że chcą współtworzyć kulturę chrześcijańską. Tak zatem prowadzą badania kształtów studentów, oferują swoim studentom wychowankom pedoaksjologię. Chcemy uczestniczyć w dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studiuje ponad 12,5 tysiąca osób, w tym 600 cudzoziemców pochodzących między innymi z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Chin i Nigerii. Studia na KUL w tym roku rozpoczęło ponad 3300 osób. Wszyscy uczestnicy rozmów w sprawie Syrii, które odbyły się wczoraj w Szwajcarii, są zgodni, że wyłącznie Syryjczycy powinni podejmować decyzje dotyczące przyszłości ich kraju, a Syria powinna zostać krajem świeckim. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ podkreśliło, że rozejm uzgodniony przez Rosję i Stany Zjednoczone ma szansę na powodzenie tylko wtedy, gdy umiarkowana opozycja syryjska oddzieli się od bojowników dżihadystycznej organizacji, wcześniej zwanej pod nazwą Front al-Nusra. Rozmowy zakończyły się wczoraj bez konkretnych ustaleń. Do jednego stołu negocjacyjnego usiedli szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji oraz ministrowie spraw zagranicznych kilku państw regionu, w tym Turcji, Arabii Saudyjskiej i Iranu. W poniedziałek mają zostać przedyskutowane dalsze kroki. We wrześniu, krótko po załamaniu się tygodniowego zawieszenia broni, armia syryjska, wspierana przez szyickie milicje i rosyjskie lotnictwo, rozpoczęła nową ofensywę w celu odbicia wschodnich dzielnic Aleppo z rąk zbrojnej opozycji. Grecka policja rozbiła grupę przestępczą, która handlowała kobietami z Ukrainy. Aresztowano kilku członków gangu, uwolniono 20 osób, które były zmuszane do pracy w domach publicznych w Atenach. Zatem brata Kukiel Wrajla. Policja nadal poszukuje kilku współpracowników grupy przestępczej, w tym 32-letniego Albańczyka, któremu sprzedawano kobiety niespełniające oczekiwań gangu. Ofiary były wyszukiwane w ubogich rejonach Ukrainy. Obiecywano im legalną pracę w Atenach i wysokie zarobki. Po przybyciu na lotnisko handlarze ludźmi zabierali kobietom dokumenty i umieszczali je w jednym z sześciu wynajmowanych w Atenach mieszkań. Następnie kobiety przewożone były do domów publicznych, które nadzorował gang. Przestępcy zabierali im całe dochody, a kiedy nie byli zadowoleni z ich usług, sprzedawali za 3000 euro. Członkom szajki zostały postawione zarzuty udziału w organizacji przestępczej, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji oraz naruszenia przepisów dotyczących cudzoziemców i prania brudnych pieniędzy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Światowej sławy polską aktorkę Helenę Modrzejewską upamiętni Teatr Polski w Poznaniu. Okazją będzie konkurs na interpretację monologów szekspirowskich. Teatr Polski chce, by jak najwięcej aktorów wzięło udział w konkursie. To jest powrót też do historii tego teatru i do przypomnienia o tak znamienitych postaciach, które występowały na deskach teatru. Modrzejewska występowała w Poznaniu. Teraz aktorzy z całego kraju zmierzą się z tekstami, które interpretowała na scenie. Teatr właśnie ogłosił konkurs, mówi rzecznik sceny Joanna Grześkowiak. Zgłoszenia można przesyłać do 4 listopada. Jury powołane przez dyrekcję Teatru Polskiego decyduje o zakwalifikowaniu kandydatek i kandydatów. Ponownie zaprezentują swoje monologi 7 grudnia, już przed komisją złożoną ze znamienitych polskich aktorów. Jury przyzna jedną nagrodę główną. A nagroda to 10 tysięcy złotych. W konkursie mogą wziąć udział zawodowe aktorki i aktorzy, studenci i absolwenci szkół teatralnych. Warunek jest jeden, 5-letnie doświadczenie na scenie. Jacek Butlewski, Radio Merkury. I na koniec jeszcze jeden, tym razem naukowy temat. Ludzie, którzy wybiorą się na Marsa, mogą mieć zaburzenia pamięci. Tak uważają naukowcy z Kalifornii. Ich zdaniem promienie kosmiczne mogą uszkodzić tkankę mózgową, a wszystko wyjaśni Rafał Motriuk. We wszechświecie jest mnóstwo promieni kosmicznych, czyli naładowanych cząstek, które penetrują i statki kosmiczne, i żywe tkanki. Doświadczenia na myszach prowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazały, że ich mózgi poddane działaniu takich cząstek zaczynają funkcjonować nieprawidłowo. Myszy miały wyraźne problemy z pamięcią, uczeniem się i przystosowaniem do nowych sytuacji. U ludzi mogą teoretycznie wystąpić objawy lęków i depresji, uważają naukowcy i dodają, że obecnie dostępne osłony w statkach kosmicznych nie rozwiążą problemu, zwłaszcza że podróż na Marsa w ten i z powrotem będzie trwała ponad rok. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody.
kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 na południowym zachodzie. A teraz temperatura 3 stopnie w Lublinie i Bydgoszczy oraz w Toruniu, 4 w Suwałkach, Olsztynie, Białymstoku, Łodzi i w Kielcach, 5 w Gdańsku, 6 w Katowicach i Gorzowie Wielkopolskim, 9 we Wrocławiu, a 10 w Jeleniej Górze. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali i będzie rosło. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 3149 zł otrzymasz 6 kart BP. MediaMarkt.pl. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wstrzymać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. To była reklama. Już 8 minut po 11. Polskie Radio 24. Jeden z najwybitniejszych polskich przedwojennych twórców, zmarły w Wielkiej Brytanii, Marian Hemar, miał jedno marzenie. Chciał mieć na grobie grudkę lwowskiej ziemi. Ponad 4 dekady po śmierci autora, dzięki staraniom londyńskiego oddziału Zaspu, jego wola się spełni. Dziś o 15:00 czasu lokalnego w Cold Harbour w hrabstwie Surrey, gdzie pochowany jest artysta, ceremonia, podczas której poświęcona zostanie ziemia ze Lwowa. Rozpocznie się w kościele koncertem polskiego chóru Ave Verum. Polscy oraz brytyjscy artyści odczytają też wiersze poety. W Londynie ciągle żyją wspomnienia o Hemarze i jego magicznym teatrze. Zebrał je nasz korespondent Adam Dąbrowski. Wczoraj ze mną rozmawiał mój grocer. Kto? Grocer. Przecież mówię. To jakiemu? Po angielsku. Co znaczy? To co ma znaczyć? Sklepikarz. Gdy dom Poloniny, ognisko polskie, gdzie znajdował się teatr Mariana Hemara, otwierał swoje podwoje, pani Ewa była dzieckiem i patrzyła na to miejsce szeroko otwartymi oczami. Potrzebowali miejsce, gdzie mogli się po tych koszmarnych latach spotkać z ludźmi, ze znajomymi, którzy mieli wspólny język, ale też mieli te wspólne doświadczenia, nawet jeżeli w detalach, czy tutaj to była Syberia, albo to były Niemcy, ale oni się rozumieli, oni wiedzieli, nie musieli sobie opowiadać to, co wszyscy przeżyli i też pragnęli pobawić się trochę, mieć rozrywkę, pomyśleć o czymś innym. Moja rozmówczyni oglądała też najsłynniejsze przedstawienie, jakie pokazano w ognisku. W roli głównej Irena Del Mare, hemarowska diva. Miałam zawsze rolę amantki. Powiem, że ja osobiście
wolałam zawsze inne role. Ja pomówiłam do Mariana Chemara: słuchaj, ja tylko nie lubię amantek takich, co to mówi, kocham i szlocham, bo to nie ja, chociaż tu byłam amantką dosyć dowcipną, w całym szczęście. A jakim był reżyserem? Perfekcjonistą, groźnym perfekcjonistą, opowiada mi pani Delmar. Nie krzyczał, ale przez to, że był dowcipny, to aktorzy go się bali. Był tak zgryźliwy i on potrafił próby prowadzić do godziny drugiej nad ranem, jeżeli było potrzeba. Zawsze mówił: próbuj, bo potrzebujesz. Z oficjalnego obiegu nad Wisłą Chemar był wykluczony na tyle, że gdy pan Tomasz Boloński, późniejszy gitarzysta w jego zespole, przyjeżdżał na wyspę, nie miał pojęcia, kim ten człowiek jest, a był kimś wyjątkowym. Tryskał energią, on był niesamowicie taki żywy. Co chwileczkę coś się działo, ale przede wszystkim co było, to on wymagał od tych swoich ofiar, aktorek i aktorów, absolutnej perfekcji. Zaprosił nas na lunch, to bardzo się ucieszyli. Tego dnia już nadszedł czas na brydża. O 11 wieczór ja powiedziałam: przepraszam was bardzo, jeżeli nie skończycie tego robra, to ja sama wracam do Londynu. Marian mówi: słuchaj, ja napiszę dla ciebie piosenkę. Piosenkę od Mariana Chemara dostać było bardzo trudno. Rano patrzę, zupełnie inny świat. Wszystko białe. Coś przepięknego. Patrzę, Chemar człapie się, jakieś papiery trzyma pod pachą i daje mi zwitek nut. Masz. Napisałem ci piosenkę. Zima w Zakopanem. Zawsze będziemy się pewnie zastanawiać, gdzie zaszedłby, gdyby nie anatema PRL-u, ale historia potoczyła się tak, że do śmierci działał na Wyspach. Jego przedstawienie oglądały napakowane polską emigracją sale w Londynie, w Manchesterze czy w Edynburgu. A jak mówi mi pani Ewa, momenty w Ognisku Polskim miały posmak misterium. Aktorzy, aktorki na scenie, piękne panie na widowni, mężczyźni, wszyscy też bardzo przystojni. Dla mnie to było coś zupełnie, tak, magicznego. Cóż ja tu wygaduję, jak durna, zapomniałam, skupiona w tych mglach, że tak blisko jest to, no Saturna. Na roli życia, jak mówią niektórzy, bo wciela się pan w tę postać od 25 lat i pokazuje